Psi patrol, spotkanie z dinozaurami, nowy przyjaciel. Gdy Ryder wrócił z wakacji w górach, wezwał pieski, by powiedzieć im o nowym ratowniku w psim patrolu. Nowy kolega przedstawił się. Cześć, jestem Rex. Był bardzo podekscytowany. Pierwszy raz w życiu widział inne pieski. Miło cię poznać, zawołał chórem psi patrol. Ryder miał rację, jesteście bardzo uprzejmi, powiedział Rex. Ryder miał jeszcze jedną niespodziankę. Po pieski przyjechała olbrzymia ciężarówka. Tylko tym dostaniemy się do krainy, z której pochodzi Rex, powiedział chłopiec. To prawda, nie ma tam dróg, uśmiechnął się Rex. Nowy pojazd przykuł uwagę burmistrza Hamlingera. Chciał wiedzieć, dokąd wybierają się pieski, więc zaczął je śledzić. Ciężarówka przejechała przez olbrzymi tunel i pieski znalazły się w niezwykłej krainie. Piękna kraina. Witajcie w krainie dinozaurów, zawołał Rex. Rex oprowadził pieski po okolicy i przedstawił im mieszkańców. Olbrzymi wodospad, wysokie drzewa, rwące rzeki i dinozaury. Triceratopsy, pterodaktyle, velociraptory, brachiozaury. Pieski odkryły, że Rex ma niesamowity talent. Umie rozmawiać z dinozaurami. Rex zaprosił pieski do swojego domu i przedstawił im lekarza dinozaurów, panią dr Turbot. Dom Rexa pełnił funkcję szpitala dla dinozaurów. Pieski poznały tam mamę brachiozaur. Doktor Turbot powiedziała, że z jej jaja niedługo wykluje się młode. Kiepski pomysł. Burmistrz Hamdinger odnalazł gniazdo brachiozaura, w którym leżało jajo. Burmistrz postanowił zabrać je do mglistej osady i stworzyć tam park dinozaurów. Udało mu się znaleźć także dwa kolejne jaja, tyranozaura i triceratopsa. Dzięki tym trzem jajom będę sławny, ha, 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 zaśmiał się. Gdy mama brachiozaur wróciła do gniazda, zauważyła, że jej jajo zniknęło. Doktor Turbot od razu wezwała na pomoc pieski. Psi patrol ruszył do akcji.
Przestraszona i rozgniewana mama tyranozaur zaryczała. Pieski natychmiast pospieszyły z pomocą. Nowe życie. Rex przetłumaczył pieskom, co znaczył ten ryk. Zaginęły aż 3 dinozaurze jaja. Psi patrol ruszył za śladami opon. Wkrótce pieski odkryły, że jaja zabrał burmistrz Huntinger. Właśnie zaczęły się z nich wykluwać młode. Psi patrol przejął 2 maluchy. Trzeba było oddać je ich mamom. Skaj uspokoiła małego triceratopsa, po czym ostrożnie zawiozła go do domu. Gdy pieski były zajęte opieką nad 2 maluchów, burmistrz Huntinger złapał 3. Małego brachiozaura i zaczął z nim uciekać. Nagle burmistrz poczuł, że zatrzęsła się ziemia pod jego stopami. To mama brachiozaur wywołała te wstrząsy, gdy ruszyła po swoje maleństwo. Góra pękła na 2 części, rozdzielając mamę i jej dziecko. Skaj użyła uprzęży, żeby ocalić malucha. Znowu razem. Pieski i Ryder ukończyli misję ratunkową dzięki świetnej, jak zwykle, współpracy. Rex postanowił pomóc pieskom. Nic nie mogło go powstrzymać. Dostał od Rydera specjalny sprzęt, dzięki któremu był równie szybki jak pozostali. Gdy maluchy trafiły do swoich mam, misję można było uznać za ukończoną. Wszyscy byli cali, zdrowi i bezpieczni. Rex był bardzo szczęśliwy. Doskonale mu się współpracowało z psim patrolem. Wszyscy zgromadzili się wokół dr Turbot, która podziękowała im za sprawną akcję ratunkową. Mama brachiozaur wydała z siebie przyjacielski ryk. To znaczyło dziękuję. Jeśli masz problem duży jak dinozaur, poproś o pomoc.